Członkowie klubu SLD złożyli dziś kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem poległych żołnierzy radzieckich znajdującym się przed wejściem na Pechnicki cmentarz. W ten sposób oddali cześć 147 żołnierzom radzieckim pochowanym w zbiorowych mogiłach, którzy zginęli podczas styczniowej ofensywy Armii Radzieckiej w 1945 roku, by wyzwolić Jaworzno spod niemieckiej okupacji. Sojusz Lewicy Demokratycznej co roku stara się upamiętnić ten fakt, składając kwiaty i zapalając znicze pod pomnikiem, oddając w ten sposób cześć poległym żołnierzom na ziemi jaworznickiej. W nocy z 21 na 22 stycznia po dotarciu do Biskupiego Boru, zajęcia pozycji pod Ciężkowicami, Pieczyskami, Dobrą, Wilkoszynem oraz w pobliżu Szybu Galmany, Rosjanie podjęli nieudaną próbę zajęcia rynku. Następnego dnia oddział wzmocniono o nowe siły i rozpoczął on walki w centrum miasta, przesuwając linię wroga w kierunku Podwala i Pechnika. Krwawe zmagania trwały przez 5 dni i dopiero po wyzwoleniu Chrzanowa Niemcy wycofali się z Jaworzna.